Już możemy. Jesteśmy w Namugongo, miejscu męczenników ugandyjskich. Jest to dom przeznaczony dla chłopców ulicy, sierot, półsierot. Szczególnie półsierot, gdzie została tylko mama i nie daje sobie rady, albo chora jest też. Są to zwykle przypadki choroby AIDS. W ośrodku tym mamy 128 chłopaków w wieku od 8 do 16 lat. To jest ich dom. Przypadki znalezienia się na ulicy były różne. Albo rodzice wyrzucili z domu, albo macocha, druga żona ojca nie zaakceptowała dzieci z pierwszego małżeństwa. I po prostu nie dawała jeść, nie dawała miejsca do spania. Wtedy wybrali jedyne miejsce dla siebie, ulica. A z ulicy poprzez siostry zakonne, księży, my sami również, poprzez rozmowę, zachęcanie do tego, żeby się uczyli, do szkoły chodzili, znajdują się w naszym ośrodku, który staje się ich drugim domem, gdzie mogą spać, gdzie mogą jeść, gdzie mogą się bawić, chodzić do szkoły, ukończyć szkołę podstawową, a później w miarę możliwości naszych i innych, ewentualnie szkoły średniej czy szkoły zawodowe. Thank you.